Rozpoczynamy nasze seminarium. Nazywam się Marek Kryda, jestem kierownikiem merytorycznym programu prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich. Jest to program o nazwie Obywatele Kontrolują. Program ten jest finansowany z funduszu szwajcarskiego i właśnie z końcem marca my ten program, czyli Instytut Spraw Obywatelskich, będziemy kończyć, czyli dzisiejsze wydarzenie, dzisiejsze seminarium jest taką finalną klamrą podsumowującą nasze działania. Proszę Państwa, temat gazu łupkowego jest bardzo gorącym tematem w Polsce. Przede wszystkim medialnie jest gorącym tematem. Bardzo często politycy lubili powoływać się na temat gazu łupkowego w kilku kampaniach wyborczych, szczególnie w ostatniej kampanii parlamentarnej. Jak pamiętamy, premier Donald Tusk na odwiercie PGNiG w Lubocinie koło Becherowa zapowiedział, że właśnie w tym roku, czyli w 2014, Polska już będzie miała wyraźną informację, ile będzie mogli zarobić ekonomicznie na wydobycie gazu łupkowego. No, nie stało się tak. Powodów jest wiele. Przede wszystkim jest powód finansowy. Wydobycie gazu łupkowego, wbrew temu, co czasem się często się spotyka w mediach, to nie jest to samo, co wydobycie gazu konwencjonalnego. Gaz konwencjonalny, mówiąc z dużym uproszczeniem, płynie sam po zrobieniu odwiertu. Natomiast w przypadku gazu łupkowego stosujemy bardzo kontrowersyjną metodę szczelinowania hydraulicznego, która polega na wtłaczaniu ogromnych ilości wody ze specjalnym piaskiem i środkami chemicznymi w głąb ziemi. I tak mówiąc, też w skrócie, w uproszczeniu, ciśnienie, woda, piasek wyciska gaz ze skał łupkowych. Poza zagrożeniami środowiskowymi, jak to się sporo mówi, i często jest dużo kontrowersji, często jest dużo sporów o te zagrożenia, czy one są, czy ich nie ma, no ale pamiętajmy też o podstawowych zagrożeniach ekonomicznych, to znaczy koszt odwiertu gazu łupkowego w Polsce jest średnio 3 razy większy od kosztu odwiertu gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych. Czyli już z tego tytułu trudno zakładać, że ten gaz będzie tak akceptowany. Druga sprawa, wokół wydobycia trzeba tak zbudować drogi, trzeba później te drogi zniszczyć przez czas życia odwiertu, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych 7 lat, kiedy on jest ekonomicznie opłacalny. Tam jeździ dzień i noc tysiące ton wody dowożonej do odwiertu, do szczelinowania, potem płuczka wiertnicza wraca gdzieś transportem, również tą drogą. Czy tak naprawdę nie opłaca się odbudowywać tych dróg, czego często samorządy nie wiedzą. Byłem na odwiercie w Łebieniu koło Lęborka z telewizją France 24 i pan wójt, który był bardzo entuzjastycznie nastawiony do gazu łupkowego, mówił o miejscach pracy, mówił o zyskach. Kiedy go zapytałem o drogi, mówię, no wie pan co, ja tak bardzo proszę, żeby robili te drogi. Jest to problem. Powinno się już w początkowej fazie określić, kto odbudowuje drogi, kto za to płaci i jakie gwarancje ma samorząd lokalny, że te drogi będą używalne w trakcie eksploatacji, a później odbudowane. Innym problemem z kolei jest woda. I chodzi głównie o zasoby wody. Był taki artykuł w Dzienniku Gazety Prawnej, który mówi, że na połowie wydanych koncesji na gaz łupkowy w Polsce nie ma zewidencjonowanych zasobów wody. To znaczy tak do końca nie wiemy na pewno, ile tych zasobów jest. No więc dla inwestora jest to duże wyzwanie, dlatego że on musi zrobić biznesplan, nie mając kluczowego czynnika, czy ta woda w ogóle tam jest, bo jak nie ma, to trzeba ją dowieść, tak? Zapłacić, to kosztuje. Druga sprawa, jak samorządy lokalne, nie, w przypadku Łodzi, w przypadku Zgierza, w przypadku nawet miejscowości uzdrowiskowych, bo problem jest w Kołtapii, Przesniebu, Muszynie, Choryniec-Zdrój, Kudowa-Zdrój przez granicę z Czechami. Jak te samorządy mogą mieć pewność, że ich zasoby wody, chociażby ilościowo, nie będą zagrożone? Na to pytanie nie znaliśmy tylko odpowiedzi. Rząd zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni projekt prawa regulującego wydobycie gazu łupkowego trafi do Sejmu. Jeżeli tak się stanie, przewidujemy, że będzie ogromna debata na te wszystkie tematy.
temat ta będzie zapewne burzliwa, bo temat jest, jak widać, trudny. Dlatego bardzo się cieszymy z obecności Państwa tutaj na seminarium, cieszymy się z obecności gości, dyskutantów na panelu i życzę Państwu owocnych obrad. Dziękuję. Teraz przechodzimy do pierwszego punktu programu, czyli zacznę. Tak? Co? Zaczynamy od przedstawiciela Instytutu Spraw Obywatelskich, od Instytutu na Rzecz Rozwoju z Warszawy, doktora Kassenberga. Proszę bardzo. Może dwa słowa powiem. Doktor Kassenberg to jest bardzo znana postać zarówno ruchu ochrony środowiska w Polsce, jak i też tematów, jest znany ekspertem z tematów odnawialnej energii, polityki energetycznej państwa. Jest jednym ze współautorów wpisu do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Mówię o wpisie, który mówi o zasadzie rozwoju. I dr Kassenberg nam powie o jakby umiejscowieniu gazu łupkowego lub też potencjału gazu łupkowego jako źródła energii wśród innych źródeł energii i to w kontekście źródeł odnawialnych i nieodnawialnych. Proszę bardzo. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Jeszcze może dwa słowa o Instytucie na Rzecz Ekorozwoju. Jest to pozarządowa placówka nienastawiona na zysk. W tym roku 24 lata mija. I to, co nam przyświeca, to jest przede wszystkim myślenie kategoriami przyszłych pokoleń. To znaczy zastanowienie się nad tym, jak to, co dzisiaj robimy, albo to, co dzisiaj zamierzamy robić, będzie skutkować w przyszłości. Czyli innymi słowy, staramy się przybliżyć to myślenie do dzisiejszego procesu decyzyjnego. A dzisiaj, proszę Państwa, będę chciał się z Państwem podzielić naszym najnowszym opracowaniem, które dotyczy strategii dla Polski. Strategii dla Polski w perspektywie roku 2050. Przy czym skoncentruję się głównie na aspekcie związanym z energetyką. I tak jak przed chwilą Marek Tryda powiedział, także pokażę jeden ze scenariuszy, w którym gaz pełni istotną rolę. Zacznę, proszę Państwa, od takiego stwierdzenia. Czy to, co uzyskaliśmy przez te 25 lat, uzyskaliśmy sporo. Zbudowaliśmy całkiem inny kraj niż był 25 lat temu. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to jest wystarczające. Czy nie potrzeba nam czegoś nowego, ażebyśmy mogli myśleć o tym kraju znacznie lepiej, właśnie w perspektywie przyszłych pokoleń. To, co mamy, nie oznacza, że zawsze będzie trwać. Jeżeli nie dokonamy zmian, a świat idzie w kierunku innowacji, no to będziemy naśladowcami. I to, ażeby stworzyć nową perspektywę, a dlaczego za chwilę powiem, to trzeba teraz podjąć decyzję. To my musimy teraz zdecydować się na istotną zmianę strategii gospodarczej kraju. Jest takie określenie, które nazywa się pułapką średniego dochodu. To znaczy, porównujemy się do najbardziej rozwiniętej gospodarki na świecie, jaką są Stany Zjednoczone. I wiele krajów, które rozpoczęły w latach 70., 80. gwałtowny wzrost gospodarczy, zaczęły się rozwijać, kontynuowały to w roku 90. i wpadły w to szare pole, czyli 50%, 70% tego, co mają Stany Zjednoczone i nie dokonały istotnych zmian, istotnych przeobrażeń i zatrzymały się w rozwoju. Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja. To są te kraje. A kraje, które zdecydowały się na dokonanie zmian,
na przejście na inną strategię, wyrwały się z tej pułapki. I takim krajem jest Finlandia, która postawiła na innowacje. Takim krajem jest Korea Południowa, która postawiła bardzo mocno na zieloną gospodarkę. I przed nami stoi pytanie. My zbliżamy się do tej granicy właśnie szarej, do tych 50%. Jeżeli nie zaczniemy dokonywać tych zmian w perspektywie najbliższych 30-40 lat, żeby one zafunkcjonowały, to będziemy jak ta niebieska linia. Czyli w pewnym momencie się zatrzymamy. Jeżeli dokonamy tych zmian, bazując na doświadczeniu, tym co mamy, na kapitale ludzkim, na zasobach, na doświadczeniu, to mamy szansę, aby wyrwać się z tej pułapki i być krajem w miarę zamożnym i w miarę rozwiniętym. I o tym jest cała nasza praca. Na końcu będzie strona, mogą Państwo tam wejść, tam jest o różnych elementach, nie tylko o energetyce, ale głównie jest to sprawa, dotyczy energii, dotyczy przemysłu, dotyczy gospodarki odpadami, dotyczy transportu, rolnictwa, a ja dziś się chcę koncentrować tylko na sprawach energetycznych. Jeżeli byśmy spojrzeli na to, jaki my mamy potencjał. Jaki mamy potencjał energetyczny? Bo oczywiście, też zaraz pokażę, mamy duże szanse nadal zaoszczędzenia energii, gdzieś 25-30% jest ekonomicznie dzisiaj opłacalne. Problem polega tylko na tym, żeby mieć pieniądze i zainwestować w to. I za krótkim okresie czasu otrzymujemy zwrot, bo będziemy niższe rachunki płacić. A technicznie to jest 50%. A więc dużo. Ale i tak energii potrzebujemy. I tak energii, zwłaszcza elektrycznie, będziemy potrzebowali więcej niż dzisiaj. Mimo tego, że będziemy bardziej oszczędni. Skąd ją mieć? Co będzie podstawą tego? To, co się wydaje trwałe i niezmienne od dziesiątków lat, to jest oparcie energetyki na węglu, zaczyna być bardzo trudne i złożone. Węgiel kamienny w Polsce jest drogi. Jest drogi przede wszystkim dlatego, że jest głębinowo kopany, a nie odkrywkowo. A po drugie, mamy niestety bardzo nieefektywne kopalnie. Proszę zobaczyć, że kompania węglowa, chyba jedna z największych firm węglowych na świecie, ma dzisiaj 1 mld zł deficytu. Pytanie, skąd wziąć na to pieniądze? Jeżeli do tego dodamy, ile jest różnego rodzaju subsydiów dla energetyki węglowej, zwłaszcza ukrytych, jest ich sporo. Nie chcę wypominać górnikom, że mają wyższe emerytury, ale te wyższe emerytury, czyli te 8 miliardów złotych rocznie, skądś musi pochodzić. I to jak gdyby rzutuje na tą niekonkurencyjność węgla. Węgiel polski jest mniej więcej 30% droższy niż węgiel z Rosji, czy węgiel kupowany na giełdzie w Rotterdamie, to jest kolumbijski, może być australijski, może być amerykański. Teraz Amerykanie zaczynają eksportować węgiel. Jeżeli i ponadto te zasoby, które mamy, gospodarujemy z nimi dość, powiedziałbym, frywolnie. Jeżeli Najwyższa Izba Kontroli mówi, że eksploatacja węgla kamiennego w Polsce ma charakter gospodarki rabunkowej. Najwyższa Izba Kontroli. 14% zasobów dostępnych wydobywamy, resztę zostawiamy. Dlatego, że szukamy jak najtańszych zasobów. To jest sytuacja z węglem. Jeżeli będziemy chcieli dalej iść, to musimy zacząć inwestować. Inwestowanie, na przykład zejście poniżej 1 km, to są ogromne dodatkowe koszty, bardzo trudne warunki dla ludzi, którzy tam pracowali, bo tam jest powyżej 50 stopni Celsjusza. I to jest bardzo trudna rzecz. Z węglem brunatnym sytuacja jest inna, ale też nie najkorzystniejsza, dlatego że te odkrywki, które mamy, nam się skończą w 2035 roku. Jedne wcześniej, drugie później. No jest pytanie, co dalej robić? Czy odkrywać nowe pod Gubinem, czy pod Legnicą, gdzie są ogromne zasoby, ale 30 tysięcy ludzi trzeba przesiedlić? Zmiana struktury gospodarki i środowiska i tak dalej. Nie mówiąc już, że węgiel brunatny jest to paliwo niskiej jakości, przyczynia się do bardzo znaczących tzw. kosztów zewnętrznych, czyli także wpływa na nasze zdrowie.
Dziś się szacuje, że gospodarka energetyczna Polski oparta na węglu jednym i drugim to jest mniej więcej 5400 dodatkowych przedwczesnych zgonów, 1,2 miliona traconych dniówek, bo ludzie chorują. Czyli straty gospodarcze. Mamy gaz z łupków, o którym będę trochę więcej później mówił, ale sytuacja jest też nieklarowna do końca, no bo nie wiemy naprawdę, czy ilość tych zasobów i ich dostępność jest ekonomicznie opłacalna. To nie jest to samo, co w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na charakter geologiczny, ze względu na to, że mamy inną gestię zaludnienia, więc jakby przeniesienie takie bezpośrednie jest bardzo dyskusyjne. Źródła odnawialne, jest szansa, jest duża szansa, ale one dzisiaj jeszcze nie są tak tanie, jak będą za 10, 15, 20 lat. Wydaje się, że w Polsce tak zwany grid parity, czyli to, że nie trzeba będzie do nich dopłacać i będą konkurencyjne w stosunku do innych, to jest o lata 20 tego stulecia. Przede wszystkim energetyka słoneczna i wiatrowa, no tak gdzieś 7, 8, 9% koszty inwestycyjne spadają. Jeżeli by się okazało, że w międzyczasie nastąpi rozwój związany z magazynowaniem tej energii, a prace idą, ten kto będzie pierwszy, będzie miał naprawdę duże korzyści, to wtedy odnawialna energetyka stanie się najbardziej konkurencyjna w stosunku do innych. Dziś ze względu na fluktuacje, wiatr, słońce nie wieje, nie świeci wtedy, kiedy nam jest potrzebne, tylko wtedy, kiedy chce. W związku z tym to jest taka sytuacja. Co do energetyki nuklearnej, mamy też bardzo dużo znaków zapytania. Przede wszystkim tak naprawdę nie wiemy, ile będzie kosztować. Żeby to dobrze policzyć, okazuje się, że to jest bardzo drogie. Okazuje się, że to jest znacznie droższe, niż nam się wydaje, w sensie kosztów inwestycyjnych. Bo eksploatacyjne są niskie, ale inwestycyjne są bardzo drogie. W związku z tym jest problem, skąd wziąć ten kapitał. Kto w to zainwestuje? Unia Europejska mówi, że jeżeli państwo pomoże, to jest tak zwana pomoc publiczna, niedozwolona. Chociaż na przykład Brytyjczycy wymyślili takie rozwiązanie, nie wiem, czy ono się państwu podoba, czy nie, że na 35 lat rząd gwarantuje stałą cenę. W związku z tym, jeżeli cena jest wyższa produkcji energii elektrycznej, z energii atomowej, to rząd dopłaca tą różnicę. Jeżeli jest niższa, to wtedy firma zwraca. Trudno sobie wyobrazić, żeby ceny były dużo niższe. Raczej będą wyższe. W związku z tym zawsze będzie się dopłacać. Ale na razie nie ma zgody Komisji Europejskiej na to, czy takie rozwiązanie jest akceptowalne, czy nie. No i mamy jeszcze jedną możliwość. To jest sprawa, że otworzymy się bardzo na rynek. Będziemy mieć dużo połączeń i będziemy korzystać z energetyki na przykład wiatrowej ze Szkocji, albo słonecznej z Hiszpanii, a sami będziemy produkować na biomasie, czyli zbudowanie wielkiego, dużego rynku, co dziś wydaje się jeszcze pewnym marzeniem, bo jak do tej pory nie udaje się, każdy jak gdyby własną rzepkę skrobie w polityce energetycznej i ją pilnuje. Patrz, gazociąg północny, Niemcy, Rosja z pominięciem Polski, no, widać wyraźnie, że każdy dba o swoje. Się rozgadałem trochę. Czyli to, co myśmy analizowali, proszę Państwa, myśmy analizowali różne scenariusze. Mieliśmy scenariusz, model francuski z dużym udziałem energetyki jądrowej, za chwilę to pokażę. Europejski węgiel z CCS-em to jest taka technologia bardzo dyskusyjna, zatłaczania CO2 pod ziemię, co jest przez wielu uznawane za wysoce nierentowne i nieefektywne, bo to około 20% więcej energii trzeba zużyć, żeby uzyskać taki efekt, jak mówię. Mamy rozproszona samowystarczalność, czyli po prostu jest to energetyka głównie odnawialna, rozproszona po całym kraju i rozproszona integracja, czyli to jest związanie się z innymi krajami, tworzenie takiej sieci. No i proszę zobaczyć, tak wygląda to w zależności od różnych scenariuszy. Mamy te 5, na dole mamy scenariusz tak zwany referencyjny i proszę zobaczyć, ten referencyjny to jest oczywiście utrzymanie gospodarki na węglu,
Natomiast tu różne scenariusze, ja będę mówił zaraz o rozproszonej samowystarczalności, gdzie jest duży udział energetyki odnawialnej zabezpieczonej gazem i do tego zaraz wrócę. Wszystkie te scenariusze MOD to są modernizacyjne scenariusze, dają efekt rzędu 90% redukcji gazów cieplarnianych. Oczywiście przy różnym koszcie. Za chwilę też o tym. Natomiast ten scenariusz referencyjny to jest wzrost o 21% emisji. Idąc teraz do tego scenariusza, w którym gaz pełni bardzo istotną rolę, to przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli byśmy korzystali z gazu z łupków, to mamy tak sytuację taką, że budujemy naszą samowystarczalność energetyczną, mamy pewną stabilność i elastyczność systemu. Oczywiście można to też byłoby zabezpieczyć zwykłym gazem, nazwijmy go umownie ziemnym, choć obydwa są ziemne, to jednak, ponieważ nie mamy takich zasobów, to musielibyśmy go importować. Jak importować? Co robimy? Mamy z Rosji, niedługo będzie otwarty terminal w Świnoujściu i będziemy mieli gaz z Kataru, no ale to zawsze jest gaz z zewnątrz. Mamy następnie to, że ta rozproszona daje szansę, że to w każdym miejscu, w każdym kawałku Polski można produkować energię. Można produkować energię elektryczną, energię cieplną, którą możemy używać. I teraz ten gaz daje nam to zabezpieczenie. Bo mogę, moim marzeniem byłoby, żeby małe takie... przeszkadzam panu? Mamy sytuację taką, że możemy wybudować małą kogeneracyjną jednostkę bazującą na gazu, na przykład gazie z łupków, która będzie zabezpieczać w terenie, nie wiem, kilku gmin energetykę odnawialną. Czyli to jest taki model, powiedziałbym, układu hybrydowego małych lokalnych systemów energetycznych. To daje nam pewną niezależność. I daje nam też szansę na odejście od węgla. Mówię o odejściu ewolucyjnym, w miarę szybkim, ale ewolucyjnym. Dziś węgla kamiennego mamy poniżej 70 milionów ton, z tego kilkanaście sprowadzamy, a mowa jest, że w roku 2050 byłoby to 1/3 tego, albo jeszcze mniej. Powoli jakby wygaszamy. Trzeba stworzyć całą osłonę dla ludzi, którzy tam pracują, dla regionów, nową koncepcję rozwoju gospodarczego, co już trochę się dzieje na Śląsku. Warto także pomyśleć o tym, że ta lokalna energetyka powoduje, że mamy mniejsze przesyły, czyli mniej płacimy za przesył, mamy mniejsze straty. Dzisiaj straty są bardzo duże, bo mamy stary system. 11-12% energii elektrycznej tracimy na przesyle, a powinno być 5-6, to taka jest między tym. Natomiast jest to poważny problem ekologiczny. To, co było na początku powiedziane, jest to problem związany zwłaszcza z udostępnieniem złoża, czyli wprowadzaniem tego szczelinowania, problem wody, problem hałasu, problem transportu. To są rzeczy, które trzeba przewidzieć, rozpatrzyć i w zależności od miejsca odpowiednią decyzję podjąć. Nie jest to rzecz, która jest niemożliwa, natomiast jest to bardzo ważne, żeby to robić wspólnie z ludźmi i dyskutować i pokazywać, jakie są z tego korzyści, jakie są zagrożenia, jak te zagrożenia minimalizujemy albo je kontrolujemy. I to wydaje się bardzo zostało w Polsce zaniedbane od samego początku, czego przykładem jest sytuacja z Chevronem, który no po prostu dał plamę z punktu widzenia partycypacji społecznej. Powinni to wiedzieć. Jako duża firma światowa potraktowali społeczność lokalną jako za przeproszeniem prymitywów, które się łatwo da oszukać. I to wydaje się, co? To nie tylko Chevron. Nie, ja mówię jako przykład, który jest, prawda, bo oni teraz budują swój image, prawda, w telewizji pokazując ten, dlatego pozwalam sobie odnieść do niego. Na czym miałaby polegać ta właśnie energetyka rozproszona? Jak widzicie Państwo, po lewej stronie mówimy o tym, jaka miałaby być ilość energii elektrycznej produkowana z różnych źródeł. Jak widać, to rozproszone jest zarówno małe, jak i duże OZE. Natomiast zwracam uwagę na to, że
mamy taką moc zainstalowaną, a na takiej pozycji mamy maksymalne zapotrzebowanie, oznacza właśnie to, że mamy te źródła fluktuujące i musimy mieć nadmiar mocy, albo mieć moc rezerwową. To jest tym kluczową rzeczą z punktu widzenia właśnie tego scenariusza, który jest scenariuszem osobiście mnie najbliższym, ale naszym zadaniem postawiliśmy sobie tak, żeby pokazać całość opcji, a nie od razu z góry wyznaczać jedną do dyskusji i do rozmowy. Proszę tak zwrócić uwagę, to jest na scenariuszu takim, gdzie mamy, jak nazywamy to, pełna dywersyfikacja, czyli każdego po trochu. Specjalnie tu pokazaliśmy, jak wynikają koszty. Mamy przeanalizowane wszystkie koszty sieciowe, moce rezerwowe, utrzymania, paliwa, ewentualnie importu. I mamy dwie linie, które obrazują nam, jaki będzie koszt uprawnienia do emisji zanieczyszczeń związanych z zmianami klimatu. I my przewidujemy taki scenariusz, że doszłoby do 45 euro w roku 2050. I w tym momencie, jeżeli tak to by było, to ta górna linia z tymi trójkątami to jest właśnie cena, jaka byśmy płacili za scenariusz referencyjny, czyli ten z węglem. Jeżeli nie, byłoby w ogóle opłat, no to mamy tą dolną linię z tymi rąbami. I teraz, jeżeli byśmy użyli CCS, to mamy 90% redukcji, jeżeli nie, no to jest 70% redukcji, co moim zdaniem jest ogromną wartością i jeszcze na końcu o tym powiem. Natomiast to wydaje się jest kluczowe. To jest kluczowe w sensie strategicznym. Skąd mamy mieć tą energię? Czy ma być ona własna, z naszych własnych zasobów? Czy mamy ją kupować, co dzisiaj w sytuacji, która się dzieje na Ukrainie, bardzo nas powinno mocno to zastanawiać i właśnie mówić o tym samowystarczalności. Proszę zobaczyć, po lewej mamy scenariusz odniesienia, bo okazuje się, że musielibyśmy kupować węgiel, żeby go zrealizować. Mówię o węglu kamiennym, prawda? Natomiast tu mamy scenariusz modernizacji i widać wyraźnie, że ilość jednostek mocy, którą by trzeba było kupować, jednostek energii, przepraszam, którą by trzeba było kupować, jest znacznie mniejszy. Czyli mamy wyższe bezpieczeństwo, no bo głównie gdybyśmy się oparli o własną energetykę odnawialną, która jest naszym zasobem, jeżeli uznalibyśmy, że gaz z łupków możemy pod pewnymi warunkami eksploatować, to też jest nasz własny zasób i ta sytuacja wtedy wygląda inaczej. Natomiast tak dla Państwa do pokazania, że oprócz tej analizy, jaka energia, skąd ta energia, bardzo ważnym jest coś, co bardzo ładnie się nazywa megawaty, czyli ile można tej energii zaoszczędzić. I z naszego, jak widzicie Państwo, naszej analizy wynika, że ilość energii zużywana w roku 2010, jeżeli byśmy bardzo głęboko poszli właśnie w efektywność energetyczną, w roku 2050 byłaby taka sama. A trzykrotnie wyższy byłby dochód narodowy. Czyli innymi słowy, byłby to typowy rozwój rozłączny. Takie angielskie określenie decoupling. Czyli gospodarka rośnie, a zużycie zasobu i energii albo stabilizuje się, albo maleje. I to jest ten klucz do zrównoważenia. I proszę zobaczyć, najwięcej to są budynki, czyli zarówno budynki istniejące, jak i budynki nowe. Tu mamy największe możliwości i największe rezerwy, ale także bardzo istotny element to jest transport. Jak go rozwiążemy? Ale nie chcę już przedłużać, bo chyba się żyły. I teraz ta cała nasza praca, bo istota jest niskoemisyjna gospodarka, prawda? Czyli jak odnieść się do emisji gazów cieplarnianych, to proszę zobaczyć, że to wszystko, co pozwala w miarę tanio albo z niedużym nakładem pozwala uzyskać, to jest 63% redukcji w stosunku do roku 90. Natomiast jeżeli byśmy dodali różnego rodzaju rzeczy, które tu są wymienione, no to okazuje się, że przy wyższych kosztach, ale pokażę, jakie korzyści są, już zaraz kończę. Przy wyższych kosztach mamy redukcję rzędu 80%,
czyli jako kraj odpowiedzialny na świecie, kraj rozwinięty w stosunku do tych krajów, które najbardziej cierpią z powodu zmian klimatów, zachowalibyśmy się odpowiedzialnie. To też warto o tym pamiętać. To są korzyści skumulowane. Mamy dwie wersje, albo z CCS-em, albo bez CCS-u. CCS jest drogi, od razu widać, jaka jest różnica, ale mimo to od roku 2000 byśmy zaczęli modernizację teraz. Dokonywalibyśmy przemian w tym kierunku, o którym mówię. Po roku 2030 mielibyśmy z tego bardzo istotne korzyści przy niedużym obciążeniu w tym okresie najbliższych 15 lat. Natomiast zbudowalibyśmy całkowicie inne gospodarkę, całkowicie inne państwo, gdzie inni byli miejsca pracy, zwłaszcza miejsca pracy w nowoczesnych dziedzinach. To jest po prostu inna filozofia rozwoju. I mamy z tego korzyści, ale to nie są jedyne korzyści. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, to są korzyści związane z wydatkami na zdrowie. Czyli tak zwane koszty zewnętrzne związane z energetyką. Dzisiaj mamy, to jest rząd, proszę Państwa, blisko 2,5% PKB tracimy z punktu widzenia takiej, a nie innej energetyki, bo musimy, tyle nas kosztują sprawy zdrowotne. Jeżeli byśmy mieli scenariusz odniesienia bez dodatkowych działań, które prawdopodobnie Komisja i tak nam wprowadziła, bez nich, no to mamy tą przerywaną linię, ten spadek ze względu na wymianę starych elektrowni węglowych na nowe, które są bardziej efektywne, byśmy mieli spadek, jak tu widać. Natomiast jeżeli byśmy przyjęli ten scenariusz modernizacji, o którym mówię, no to proszę zobaczyć, spadłoby to do gdzieś 0,3%, a dzisiaj mamy 2,3%. Kolosalna różnica w oddziaływaniu na sprawy zdrowotne, a to nie tylko są sprawy zdrowotne, bo jest także sprawa oddziaływania na rolnictwo, na lasy, na budynki, na korozję, przyspieszenie korozji, częstsze malowanie i tak dalej. To wszystko jakby wchodzi w taką, a nie inny sposób wytwarzania energii. Czyli kończąc, to co myśmy zrobili, to jest zaproszenie do debaty. Z ogromnym smutkiem i troską mówię, że w Polsce brak jest rzeczywistej debaty o najważniejszych sprawach naszego kraju gospodarczych. Nie ma takiej debaty, nie ma rozmowy z ludźmi. Przygotowuje się dokument, dokument jest poddany formalnej konsultacji, przyjmowany, a potem nawet go się nie weryfikuje, czy się sprawdza, czy nie. Co nam się udało, a co się nam nie udało. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta, był taki bardzo ciekawy dokument przygotowany przez ministra Boniego, Polska 2030. Tylu ekspertów pracowało, był przygotowany, miały być debaty z nimi. Ja byłem na jednym zaproszony, a potem pan Boni odszedł. Koniec. Wydane pieniądze i to, co miało być szansą, bo to nie o to chodzi, żeby ten dokładnie tak zrobić, jak tu jest, czy jak jest w tej dokumencie Polska 2030. To chodzi o to, żeby o tym rozmawiać, dyskutować, ale żeby dyskutować w ramach analizy fachowej, prawda? Jeżeli tak pójdziemy, to jest tak. Jeżeli pójdziemy inną drogą, to mamy takie korzyści, ale mamy takie różnego rodzaju zagrożenia. Uważamy, że polityka klimatyczna jest dla Polski wysoce korzystna, bo zmusza nas do zmiany strategii gospodarczej. Bez tego ugrzęźniemy w tej pułapce średniego dochodu, którą pokazywałem na początku. 30%, proszę Państwa, redukcji to jest tak. Gdybyśmy tylko stworzyli do tego warunki dla rozwoju energetyki odnawialnej, dla rozwoju zwłaszcza efektywności energetycznej. To jest tak zwany nisko wiszący owoc. Tak jak powiedziałem, redukcja jest możliwa do 80%, chociaż te ostatnie między 63 a 80 jest trudne i wymaga poważnego zastanowienia się, ale mamy 30 kilka lat przed sobą. Nie wiadomo, jakie będą zmiany technologiczne. Mogą być jakieś tak zwane dzikie karty nagle. Nagle szybko będzie można magazynować energię odnawialną. Nagle zostanie rozwinięty bardzo transport w oparciu o samochodowe elektryczne. To jest wiele takich różnego rodzaju. Nawet takie konserwatywne założenie, jakbyśmy przyjęli, daje nam szansę, ażeby to ograniczać, a mamy dodatkowe korzyści. Zdrowie, innowacyjność, czyli innymi słowy, Polska w obszarze efektywności i w obszarze odnawialnych źródeł energii mogłaby wypracować swoje
swoją specjalizację na konkurencyjnym rynku światowym. Zarówno energetyka słoneczna, już dzisiaj ta energetyki wiatrowej mamy łopaty, będą budowane na Śląsku, a wieże budowane są w Stoczni Gdańskiej, platformy są budowane do tego, ale w ogóle żadne z nich się nie używa w Polsce. Czyli albo będzie postawa reaktywna, będziemy reagować, co się dzieje na świecie, albo będzie postawa proaktywna, czyli dokonamy zmiany, którą my tu proponujemy do dyskusji, uważamy ją za wysoce korzystną gospodarczo, społecznie i środowiskowo. Dziękuję Państwu za uwagę. A tu można znaleźć wszystkie materiały, arkusze kalkulacyjne, bo to w oparciu o model makroekonomiczny było przygotowane. Mamy pełną otwartość naszej kuchni. Dziękuję bardzo za bardzo interesujące wystąpienie. Teraz zapraszam.